Witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli jest tu reżyser kina akcji, to bardzo fajnie się składa, bo tu będzie jakaś akcja. Otóż wyciągi wasze, czyli końcówki bitew. Proszę bardzo, 7 przeciwników zostało, mapka nie za ciekawa dla T-54E1. Chyba że strzelamy spoza zasięgu, ale tutaj niestety trzeba będzie sobie spotować. No, mamy po jednym strzale na każdego, bo widać, że ogryski też są. Kolega samotny. Ten czołg akurat, no to już jest stary pojazd w wocie. O, prawie. Powiem szczerze, że nie gra się nim zbyt ciekawie, jeżeli przeciwnik dosyć mocno atakuje, bo po włożeniu tego magazynka jesteśmy bezbronni, no i nie ma tak bardzo możliwości tutaj, żeby się schować. Natomiast, jeżeli ktoś bardzo dobrze obserwuje mapkę... O kurka, no to było coś. Kolega się przeładowuje. Nie wierzę. Nie! Nie, słuchajcie, nie. Po prostu nie. Dobra, zaraz będzie przeładowane. To była masakryczna akcja, naprawdę. O! Zabolało. Jak ktoś potrafi dobrze mapkę obserwować, no to wtedy magazynkiem zrobi najwięcej, aczkolwiek preferowane wtedy są magazynki szybsze, powiedzmy, prawda? Czyli taki burak na przykład, no nie wiem, coś z dosyłaniem, jak Progetto, no coś po prostu szybszego. Tutaj jest czołg jednak dosyć wolny i duży i no chcę powiedzieć, że łatwy do przebicia, aczkolwiek przed chwilą mieliśmy przykład tego, że może idzie GW Pantera, okej. Okay. No, dobra, ładuje się teraz. O! O, niestety już nic nie zrobi. Ale okej, okay, jest 300. Spokojnie, baboki mogłyby to wygrać jeszcze. Jak, jeżeli są przeładowane. No, uwaga. O, kurde, nie. Nie wierzę. Będzie taran jak nic. Nie rób tego. Gdzie jest drugi babok? Nie, nie. No. Mieć troszeczkę życia i na tarana. Z jednej strony to jest uzasadnione, kiedy już nie mamy wyjścia. Wiemy, że się nie przeładujemy. Natomiast tutaj... No, ten się spóźnił. No tutaj nie było to tak oczywiste, prawda? No bo magazynek to magazynek. No i koniec. Taki to wyciąg. Zbieg bardzo, bardzo niefortunnych okoliczności dla przeciwników, naprawdę. Jedziemy z następnym. Okej, moi drodzy, mamy tym razem Progetto. Progetto wylosowany bardzo dobrze. No tutaj podobno RNG da znać o sobie, chociaż ta bitwa była bardzo taka, no wy widzicie końcówkę, ja widziałem całą. Kolega całą bitwę tutaj przesiedział na tym balkoniku. Bardzo możliwe, że tak już będzie do końca. Nie wiem. Dobra. Zostało 4. Dinga się. Ładnie. No, 600 w AMX-ie 1357. Gdyby dobrze zagrali. Mamy jeszcze BZT 176. No, niestety nie ma ona życia. Za dużo. Uwaga, nie! Szkoda. Gdyby miał troszeczkę więcej życia, to by na pewno nie było tak łatwo. I nie byłoby takie oczywiste wyjechanie tym Progetto na AMX-a.
No ale niestety. Napisane było, że ponoć RNG tutaj dało znak. Zobaczymy, czy to... Jak się to objawi. Do końca 5 minut. Kolega tu będzie siedział. Ja może to razy dwa puszczę, bo nie wiadomo, kiedy oni przyjadą. Może będą bronić się w bazie. Okej. Kolega ma dużo życia jednak. O! O, kurka! No to już wiadomo, o co chodziło. Zobaczcie, że BZ trąbnął za 627. Koledze zostało 69. Czemu ten BZ strzelił taką amunicją? To jest ciekawe. Nawet powiedziałbym bardzo ciekawe. A, za wysoko podjechał. Oj, za wysoko. Dobra, no kolega jest na strzał. Zawsze jest tym lepszy wyciąg, jeżeli właśnie jesteśmy na strzał, no bo wtedy wszystko jest groźne. Nieważne, który tier, nieważne, czy artyleria, czy co innego. Dobra, więc jedzie po artylerię. Co jest zrozumiałe, bo ta artyleria może tu zmienić. O! Powtórka z rozrywki widzę. Ciekawe, czy babok jest przygotowany. Bo tu dużo teraz od niego zależy. A, będzie spot z balkoniku. Uwaga. Jest. O kurka, co to było? Co to było? Wyjechał mu pod lufę. Babok nie trafia. No, rzeczywiście. Strzał z bezety najpierw zostawił tyle życia, później ten... Te 29. No teraz to już formalność. Chyba, że gdzieś ucieknie. GW Panther. No gdyby tu po lewej stał w krzaku, to by było coś, ale nie stoi. O, jest! O, był przygotowany na zupełnie inny kierunek. Dobra, jedziemy dalej. Okej, moi drodzy, i bitwa ostatnia. Tym razem jesteśmy na dziesiątkach. Leopard, czyli czołg, który gra tak naprawdę na zasięg, na spota też. Bardzo ruchliwy, no i jemu paradoksalnie wyciąg zrobić jest troszeczkę łatwiej, więc można zginąć, ale dobry gracz z dobrą załogą, jeżeli ma spota na duże odległości, no to no zobaczymy, pojedynek tu między innymi będzie z Leopardem. Jak zwykle takie ogryski zawsze zostają, no ale te kołobanowy, słuchajcie, te wyciągi się właśnie tak robi, że przeciwnicy nie zostają na full hapsie. No jeżeli mają full hapsa, to... Oho. O kurcze. No, udało się. Jeżeli mają full hapsa, to wtedy jest oczywiście o wiele trudniej wyciąg zrobić, no i zazwyczaj ludzie nie robią po prostu. Także właściwie ogromną większość przysyłanych przez was powtórek z wyciągami... O! O! Ale to był fuks. A że ten się nie zdecydował.
że się nie zdecydował. Większość tych właśnie wyciągów różnych jest robiona właśnie na czołgach, które mają już mało HP, już są na strzał, na dwa strzały. No jeżeli ktoś ma fula, tutaj fula mają artylerię tylko, więc to jest normalne. No to widzę, z dwóch stron strzelają baboki. Dobre, no to tutaj mamy artylerię przynajmniej grające w ruchu, że tak powiem. Jedna tam gdzieś zakotwiczyła, ale generalnie... Kolega ma dwa haeki jeszcze. Proszę bardzo, jest Leoś. O! No kolega świetną pozycję teraz ma. A ten go nie będzie w stanie wykryć. Proszę bardzo. No tak! Leosiem granie na zasięg widzenia, za krzaczki, za drzewka. Na pewno więcej wymaga Leopard od jakiegoś opancerzonego pojazdu. No tutaj nie możemy liczyć na pancerz, prawda? Za to mamy świetną mobilność, świetne działo. Za domkiem stoi kolega przesympatyczny. Artyleria pewnie tu celuje. O! Musiało to tak wyglądać. Teraz będzie skręt, bo babok celuje. I w lewo odbicie pewnie. O, ryzykuje kolega, bo jeszcze przez chwilę go było widać. Chociaż 631 życia, no oczywiście tutaj pancerz jest bardzo słaby, więc babok może to zakończyć. O, widzę, w krzaku siedział elegancko. O, no niestety, nie dał szans Leopard. Nowa generacja pojazdów, tak? Zresztą o tym już opowiadałem, jaka to była nowość Leopard w ogóle, jeżeli chodzi o uzbrojenie i jakie przetasowanie, przejście od pancerza do mobilności i siły ognia. Dobra, to tyle. Dzisiaj, moi drodzy, będzie stream być może trochę wcześniej chyba. I oczywiście kontynuujemy Wampiry. Żegnam się z wami. Życzę wam udanego wieczoru. Do usłyszenia.